Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie znaki powietrzne. Zapraszam Was do prognozy tygodniowej z kart Tarota od 11 do 17 marca bieżącego roku. Na początek witam wszystkie zodiakalne wodniki. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne. Nie z każdym może rezonować. Nie dla każdego są te informacje. Sprawdźcie swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie można taki znak obliczyć, macie w opisie filmu. I wtedy być może odsłuchajcie sobie filmik z tym drugim znakiem i tam będą informacje, które Was usatysfakcjonują. Tymczasem przechodzimy do czytania. Karty jak zwykle mam już potasowane. Teraz je tylko przełożymy. I już patrzymy, co tam dla naszych wodników będzie w tym tygodniu się ciekawego działo. Poniedziałek. Piątka kielichów. Wtorek. Trójka denarów. Środa. Czwórka mieczy. Czwartek. Ósemka buław. Piątek. Rycerz buław. Sobota. Paź mieczy. I niedziela. Księżyc. Te czytania. Dwie buławy. Czyli tydzień pod znakiem zapytania, jeżeli chodzi o jakieś decyzje. Musicie się, kochani, na coś zdecydować. Coś wybrać. Jakiś kierunek działania, bo buławy to działanie, aktywność. Musicie się określić, którą ścieżką życia chcecie podążać, moi kochane wodniki. A tymczasem poniedziałek. Piątka kielichów. No, co dla niektórych może być to dochodzenie do siebie po weekendzie. Może za ostro zabalowaliście i teraz macie ogromnego kaca. Co dla innych wodniczków? No, smutki jakieś. Oj, coś Was tu emocjonalnie, że tak powiem, rozbiło. Płaczecie nad stratą czegoś. Ale pamiętajcie, że jeszcze macie dwa kielichy, tak? Jeszcze nie wszystko stracone, więc może już tak nie rozmyślajcie nad tym, co było, bo to, co było, to się nie wróci. Nie da się posklejać tych potłuczonych kielichów. Przestańcie się stresować i męczyć. Może to bolało na pewno, ale pamiętajcie, że jeszcze coś przy Was jest. Jeszcze jakieś emocje, jakieś uczucia są. I teraz musicie zadbać o te dwa kielichy, żeby i one się nie stłukły. No dzień taki może być smutny, ogólnie powiem. Może będziecie mieli ze względu na pogodę jakieś takie rozemocjonowanie troszeczkę. Tacy będziecie w jakimś wisielczym humorze. Karta też niedostrzegania pomocy. Być może ktoś wyciąga do Was rękę, chce Wam pomóc, chce Was wesprzeć, a Wy po prostu nie widzicie tego, bo siedzicie w przeszłości i cały czas płaczecie nad tymi trzema rozbitymi kielichami, których już nie posklejacie, moi kochani. Więc no, taki dzień rozklejony, że tak powiem, rozklejony. Będziecie tacy, no, tacy po prostu wrażliwi, melancholijni, zranieni. No coś tutaj się w ten weekend wydarzyło. Albo mówię, po prostu no boli Was łeb, macie kaca, źle się czujecie, bo zabalowaliście w ten weekend. Też tak może być. Co we wtorek, kochane wodniki? Karta trzech denarów. Skupiacie się na pracy, skupiacie się na nauce, co niektórzy. To jest studiowanie, zdawanie egzaminów. Ktoś może Was poddać próbie.
sprawdzić Wasze umiejętności. To są jakieś umowy, zlecenia, przyjęcie zlecenia, zlecenie komuś czegoś, jakiejś pracy. Jeżeli chodzi o pracę, to bardzo fajne finanse, jakaś spółka, dogadywanie się z ludźmi, przyjmowanie jakichś ofert. Co jeszcze? Koncentracja nad tym, co robimy, tak? Czyli ci, co studiują, uczą się, to będą naprawdę przykładać się do książek, do lekcji, do partii materiałów, być może na egzaminy, co dla niektórych się tutaj zbliżają, i maturalne, i gimnazjalne. No, różne takie sprawdziany, albo po prostu no, będziecie koncentrować się na pracy, żeby wykonać ją solidnie, dokładnie, żebyście tutaj mieli dobrą opinię zostawioną po tym, po sobie, żeby nikt tam nie powiedział, że jesteście jakimiś partaczami, tak? Czyli takie sumienne przekładanie się do swoich obowiązków, za co później będzie fajne wynagrodzenie, tak? Sowita zapłata. Co w środę, kochane wodniki? Karta czwórki mieczy, czyli dacie sobie z czymś spokój. Pauza, relaks, no nie wiem, jakaś wizyta u rehabilitanta, może pójdziecie na masaż, albo ogólnie zostaniecie w domu, dzień wolny sobie zrobicie. Być może Was tutaj dopadła jakaś infekcja, jakieś przeziębienie i po prostu bierzecie zwolnienie, idziecie do lekarza, zostajecie w domu. Czwórka mieczy to jest ogólnie odpoczynek, tak? To jest regeneracja sił witalnych, to jest relaks, ale też odpoczynek taki umysłowy. Po prostu od spraw codziennych. Być może potrzebowaliście chwilę dla siebie, złapać oddech, nabrać tej energii, tego wigoru, żeby działać dalej, tak? To jest też taka izolacja troszeczkę od otoczenia. Po prostu zamykacie się w czterech ścianach i idziecie spać, odpoczywacie. Nie odbieracie telefonów, ten dzień jest tylko dla Was. Co niektórzy mogą wyjechać do sanatorium, może jakaś wizyta w szpitalu, pójście na zwolnienie. Pauza. Dajemy sobie chwilę wytchnienia, odpoczywamy, nabieramy sił. Regenerujemy się. W czwartek, kochani, macie ósemkę buław, czyli zaczyna się jakaś gonitwa. Oj, coś nagle ruszy do przodu. Jest to karta bardzo aktywna i taka bardzo komunikatywna. Będziecie dzwonić, odbierać telefony, pisać maile, odbierać wszelakie wiadomości, kontaktować się z ludźmi, rozmawiać, wymieniać się informacjami. Osiem buław jest to bardzo aktywna karta, taka dynamiczna, zwiastująca postęp. To są jakieś nowości, jakieś nowe pomysły, satysfakcja z wykonywanej pracy, możecie podróżować, możecie działać bardzo szybko na takich wysokich obrotach, tak? Więc tutaj no, w tym dniu na pewno nie usiądziecie w spokoju. Dobrze, że mieliście tutaj w środę chwilę oddechu, wytchnienia, bo w czwartek będzie naprawdę bardzo aktywny. Co w piątek, kochani? W piątek rycerz buław. Rycerz buław albo mężczyzna 35 lat około, z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec, bardzo przystojny, atrakcyjny, wysportowany, w typie macho, damski podrywacz, kasanowa, lubi zdobywać kobiety, lubi je uwodzić, uwodziciel doskonały, ale to też jest karta znowu aktywu, ruchu, tak? Takiej aktywnej energii. Karta podróży, wyjazdów, karta przeprowadzki, karta szybkiego działania, karta biznesu, załatwiania spraw różnych biznesowych. No bardzo, bardzo taka szybka energia. No nie tak szybka jak miecze, ale no z takim powerem, że tak powiem. Tutaj naprawdę jest wielki potencjał w tej karcie. Możecie być pewni siebie w tym dniu, bardzo tacy urokliwi, namiętni, możecie się podobać płci przeciwnej. Co jeszcze? Karta romansu, tak? Więc może w piątek no, jakiś tutaj podryw będzie i ktoś tutaj zdobędzie Wasze serce i będzie jakaś gorąca randka. Co, kochani, w sobotę? W
Paź mieczy, młoda energia z trygonu powietrza, waszego powietrza, bliźniętowego wodnik. Zazwyczaj dziecko do 18 roku życia, ale niekoniecznie. Karta mówiąca o intelekcie. Też może być karta dotycząca nauki, karta zdobywania wiedzy. Co jeszcze? Kierowania się intelektem i faktami, tak? Ale to jest karta też takiego podglądacza. Ktoś może was obserwować z ukrycia, nawet możecie nie wiedzieć, kto to jest i czy jakieś plotki, czy jakieś pomówienia, oceniać was, mówić o was w otoczeniu, nie wiem, wśród współpracowników, może to jest jakiś obserwator, może to jakiś cichy adorator, ktoś, kto po prostu interesuje się waszym życiem. Karta pomysłowości, jak najbardziej, nowych jakichś kroków w nauce, w studiowaniu, jakichś nowych szkoleniach, coś, co związane jest z intelektem, jakieś nowe pomysły wam przyjdą do głowy, być może jakieś będziecie musieli tutaj pismo urzędowe napisać, więc też jakieś tam pomysły będą wam w głowie kiełkować. Ogólnie karta taka spokojna, tylko uważajcie właśnie na jakieś takie plotki, żeby się tam nie wkręcić w jakąś intrygę, żeby ktoś jakiś pomówień do was nie stosował, jakiegoś obmawiania, więc nawet jak w waszym towarzystwie ktoś tam się wyrwie, żeby komuś, że tak powiem, tyłek obrobić, to nie wdawajcie się w to, żeby później nie było na was, żeby to się jakoś nie odkręciło przeciwko wam. Ponieważ w niedzielę mamy kartę Księżyca. Karta Księżyca mówi nam o iluzjach, o tym, że coś jest niejasne, coś jest przed wami ukryte, zatajane, coś jest nieprzedstawiane w faktyczny sposób, jaki jest, tak? Tylko jakieś jest takie, nie wiem, mamione, przekształcane, przeinaczane, więc mogą tutaj być jakieś takie historie, być może jakieś tutaj te wiadomości nowe do was dojdą, bo to są też nowe wiadomości, jakieś plotki, ktoś wam coś doniesie. To jest karta zodiakalnych ryb, więc może to dotyczyć tej osoby, ale niekoniecznie. Jest to karta doskonałej intuicji, tak? Więc jeżeli w tym dniu będziecie musieli poddać ją próbie, więc stawiajcie na siebie, bo ona was nie zawiedzie. Co jeszcze? Karta kłamstw, jakiś fałszerstw, jakiejś takiej, nie wiem, emocji, smutku. Ale też kobiecości, jest to karta ciąży, więc te panie wodniczki, które planują tutaj dzidziusia, to jak najbardziej ciąża będzie. Ogólnie karta taka niby smutna, ale taka ma coś w sobie, coś tajemniczego ta karta ma w sobie, tak? Coś jest przerysowane, coś nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. Wy jesteście tak zahipnotyzowani tym księżycem, tak jesteście w swoim świecie, że nie widzicie faktów, nie widzicie realnego świata dookoła siebie i być może to jest ta iluzja, to jest ten mylny pogląd na sprawy doczesne, na to, co się faktycznie dzieje dookoła was, więc być może trzeba się obudzić z tego letargu hipnotyzującego. Ten księżyc was tak hipnotyzuje i wy po prostu widzicie zupełnie w innym świecie żyjecie. Więc tu w niedzielę uważajcie, żeby ktoś was nie zmanipulował albo no jakieś tajemnicy nie miał przed wami, nie? Jakiegoś ukrytego czegoś. Dobrze. Karta tła, dwie buławy, już mówiłam, jakaś decyzja do podjęcia przed wami, tak? Jakiś wybór, planowanie czegoś, wahanie się, no coś musicie tutaj wybrać, musicie zdecydować się, którą ścieżką podążycie. Ale jest to też karta partnerstwa i spółki, więc mówię, tło tutaj takie jest, że musicie tutaj do swojej sytuacji to dopasować. Zobaczymy teraz karty. No na pewno muszę tam piątkę kielichów tutaj wyjaśnić, o co tutaj chodzi. Mag. Ktoś was zmanipulował? Być może. Karta maga. Karta maga to jest karta silnej woli, karta dążenia do celu, karta nowego początku, realizowania swoich pragnień, tak? Zdobywania wiedzy, eksperymentowania, więc karta karmy też, więc być może to, co się tutaj wydarzyło, to jest spowodowane tym magiem, że ktoś może was tutaj oczarował, wykorzystał, zmanipulował i dlatego jesteście w takim stanie w ten poniedziałek, w jakim jesteście, tak? Albo po prostu tak kreowaliście swoją rzeczywistość,
nadużywaliście swojej władzy, że no, tak jak mówię, zabalowaliście gdzieś i teraz po prostu chorujecie. Dobrze. Proszę o wyjaśnienie karty czwórki mieczy. Król kielichów. Czyli spokój, wyciszenie, odpoczynek, relaks, bo król kielichów to jest taka spokojna osoba, dobry doradca, przyjaciel, więc to dla Was będzie miało korzystny wpływ. Mówię, regeneracja swoich sił emocjonalnych, witalnych. Ósemka buław, co dotyczy tej wiadomości. Tak, i znowu nam się pojawia paść mieczy, czyli jakieś nowe wiadomości do Was szybko dotrą. Jakieś może ploteczki, jakieś takie, może jakieś liściki polecone. Rycerz buław. Dziewięć dynarów. Coś związane z pieniędzmi. Być może jakaś firma Wasza, jakaś działalność. Coś, co Wam przynosi duży dochód i Wy się z tym bardzo, bardzo dobrze czujecie. Jesteście zadowoleni z siebie, zadowoleni z pozycji, jaką macie, z Waszego statutu, z Waszego majątku. Otaczacie się pięknem. Dobrze mieszkacie, nie brakuje Wam na nic, więc to myślę, że to są po prostu jakieś pieniądze z firmy tutaj, więc bardzo ładnie. Teraz paź mieczy. Królowa kielichów. Jakieś nowe wiadomości mogą dotrzeć od jakiejś Waszej dobrej przyjaciółki, znajomej, siostry, matki, żony. Królowa kielichów, wspaniała kobieta, o gołębim sercu, naprawdę wrażliwa, bardzo przyjacielska, no po prostu zawsze służy Wam pomocą, możecie na nią liczyć o każdej porze dnia i nocy. Ona Was zawsze pocieszy, podniesie Was na duchu i sprawi, że Wasze emocje wrócą do równowagi. Tak, ona Wam po prostu takie rzeczy powie, czy wytłumaczy, czy pocieszy. Nawet najgorszą sytuację ona Wam przestawi to w takim świetle, że zaraz uśmiech pojawi się na Waszej twarzy. Zupełnie zmienią się Wasze emocje i to jest taka osoba, która właśnie ofiaruje Wam ten kielich i czujecie się potrzebni, czujecie się kochani, macie to wsparcie emocjonalne, taką opiekę duchową. Taką emocjonalną właśnie opiekę od tej królowej. Że ona Was nie opuści, ona zawsze przy Was będzie i zawsze Was pocieszy. No i mamy ten księżyc i 10 mieczy, więc kochani, uważajcie, bo tutaj ktoś może Wam zrobić krzywdę. Ktoś przed Wami ukrywa, nie jest w stosunku do Was szczery. No przy 10 mieczy księżyc, no to są naprawdę już smutki, płacze. Coś Was tutaj dobije, ale pamiętajcie, że to już jest koniec. Więc musicie po prostu przejrzeć na oczy, bo to... Te sprawy, które ktoś Wam teraz przedstawia, to jest po prostu kłamstwo, to jest jakaś zasłona dymna tego, co faktycznie się dzieje wokół Was, więc musicie po prostu to ogarnąć jakoś, no musicie się na coś zdecydować być może, tak, może wziąć pod uwagę tutaj jakieś te wiadomości, które do Was płyną, nie wiem, czy to chodzi o pracę, ale no coś tutaj jest nie tak, w niedzielę jakieś tutaj właśnie takie smutki, coś Was tutaj zrani. Jeszcze może dopowiemy, o co to konkretnie chodzi. Dwójka dynarów. Czyli tak jak na... No znowu, musicie zachować równowagę. Musicie zachować równowagę. Raz na górze, raz na dole. No, znowu karta karmy się pojawiła, tak jak tutaj z tym magiem. To jest umiejętność radzenia sobie w sytuacji, żeby zachować równowagę w życiu i że... Zobaczcie, żaden... Sztorm, który tutaj jest w tle, tak? Jakieś zburzone wody, jakaś nerwówka, jakieś chore sytuacje nie mogą zachwiać Waszą równowagą życiową, tak? Więc no, nie możecie dać się tutaj wkręcić w jakieś chore sytuacje. Musicie jasno, wszystko jasno przedstawiać i żądać wyjaśnienia, tak? Żeby nikt przed Wami niczego nie ukrywał. Musicie wszystko, że tak powiem, mieć... kawa na ławę wyłożone, żeby nie było żadnych tajemnic, no coś z rybami tutaj, z zodiakalnymi rybami będzie miało związek. Dobrze, kochani, karta rada dla wodnika na ten tydzień. Może okłamuje Was ten wodnik, nie wiem, już też tak się zastanawiam, może tam, no coś ukrywa przed Wami, czegoś Wam nie chce powiedzieć, co by Was bardzo zraniło.
Pięć mieczy, kochani, karta rada. Nie wdawajcie się w jakieś dyskusje, plotki, awantury. To, co te pazie mieczy wam tutaj fundują, kochani. Może być taka sytuacja, że wdacie się w jakąś, zostaniecie wkręceni w jakąś chorą, nie wiem, awanturę, wymianę zdań. Ktoś puści jakąś plotkę, albo będzie miał do was jakieś żale, jakieś pomówienia i wyjdzie z tego jakaś draka, więc unikajcie tego. Po prostu jak będziecie w towarzystwie, usłyszycie, że ktoś komuś obrabia tyłek, to od razu uciekajcie, bo pamiętajcie, jest taka zasada. Ta osoba, która obrabia komuś głowę, że tak powiem, przy was, to samo robi z innymi na wasz temat, tak? To już taka jest osoba, no, że lubi plotkować, lubi obmawiać, więc wystrzegajcie się plotek, wystrzegajcie się awantur, jakichś potyczek słownych, żeby kogoś słowem nie zranić, żeby przez to was też ktoś nie zranił, bo to wiadomo, jak jest ostra wymiana zdań, to się gada, a później ojej, a co ja powiedziałam, takie bzdury, żałuję tego, nie ojej. No ale niestety już się powiedziało i później jest ta piątka kielichów i płacz i takie no, smutek i nie wiadomo, co z tym zrobić, nie? Rozdarcie emocjonalne. Więc unikajcie, kochani, tego. Jeszcze wam wybiorę afirmację. Proszę o afirmację dla wodnika na ten tydzień od 11 do 17. O! Już patrzymy. Zobaczcie. Wyzbywam się wszelkiego strachu i wątpliwości. Uwalniam się od destrukcyjnych obaw i wątpliwości. Widzicie, ta piątka kielichów to są te wątpliwości, które was niszczą. Tak? Przestańcie już o tym myśleć. No co było, to było, tak? No ale macie jeszcze dwa kielichy, czyli macie przy sobie ludzi, którzy was kochają, wspierają. I idźcie w nowe. No ja wiem, że to jest czasami ciężko, ale po prostu no, trzeba się podnieść i realizować siebie, a nie myśleć to, co było kiedyś. No to się już nie wróci, nie cofniemy czasu, niestety. Akceptuję siebie i napełniam serce i umysł spokojem. Jestem istotą kochaną i czuję się bezpiecznie. Kochani, to macie sobie powtarzać w tym tygodniu. Jesteście piękni. Zasługujecie na miłość. Jesteście wyjątkowi. Pamiętajcie, że nie ma drugiej takiej osoby jak wy na całym świecie. Wy jesteście jedynym egzemplarzem, niepowtarzalnym. Jesteście piękni. Moje kochane wodniki, życzę wam wspaniałego tygodnia. Pamiętajcie, sprawdźcie sobie jeszcze ten drugi znak. Pamiętajcie, że to nie jest czytanie dla wszystkich. Jeżeli z wami nie rezonuje, w ogóle nie bierzcie go pod uwagę. Życzę wam wspaniałego, udanego tygodnia, żeby wszystkie wasze marzenia się spełniły, zrealizowały, żeby wszelkie złe sytuacje omijały was szerokim łukiem. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne wagi. Zapraszam was na prognozę z kart Tarota tygodniową od 11 do 17 marca bieżącego roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Nie z każdym może rezonować, dlatego sprawdźcie swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, znajduje się w opisie tego filmu. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty jak zwykle mam już pokasowane. I zobaczymy, co tam u naszych wag w tym tygodniu się ciekawego wydarzy. Poniedziałek. Głupiec. Wtorek. Gwiazda. O, jak ładnie. Środa. Ósemka mieczy. Czwartek. Pustelnik. Ale niebieską na razie. Piątek. Paś kielichów. Sobota, trzy denary i niedziela, sąd ostateczny w
tle czytania karta 7 buław. No dobrze, moi kochani, to zaczynamy. Poniedziałek, karta głupca. Nowy początek, nowe możliwości. Zaczynacie coś od przysłowiowego zera. Jakiś wyjazd, podróż. Co niektórzy mogą ten dzień spędzić z dziećmi. To jest też karta zapowiadająca dziecko. No, głupiec to jest jakiś ryzykowny początek, tak? No ale kto nie ryzykuje, ten nie ma, tak? Ta odwaga właśnie w podejmowaniu tego ryzyka. Jakiś nowy etap w waszym życiu. Tylko może troszeczkę nieprzemyślany, troszeczkę na hura, troszeczkę może na ryzyk fizyk. Może zaczynacie coś, w czym nie macie doświadczenia i tak naprawdę nie wiecie, co was czeka dalej, tak? Czy to będzie coś pozytywnego, czy negatywnego. Pamiętajcie, że głupiec jak zaczynał swoją wędrówkę, no to nie miał nic w tym swoim bagażu doświadczeń, tak? Dopiero zaczyna się uczyć, doświadczać, no i musi ostrożnie stąpać po ziemi, patrzeć przede wszystkim pod nogi, żeby no, nie wpaść w jakąś dziurę, tak? Pamiętajcie, że macie dookoła siebie przyjaciół, ludzi, którzy was wspierają, w razie czego chronią. Ten piesek tutaj na tej karcie symbolizuje właśnie waszych przyjaciół, którzy w razie czego ostrzegają was przed jakimś niebezpieczeństwem, ponieważ to mogą być jakieś nowe kroki, ale no, takie troszeczkę ryzykowne, ponieważ no, nie jesteście doświadczeni, nie wiecie, w co idziecie. Coś zupełnie nowego, jakiś nowy etap życia. Tylko pamiętajcie, żeby być ostrożnym, patrzeć pod nogi, uważać, żeby no, mocno się nie poturbować, bo jak się wywalicie, to już będzie ciężko. Więc nowy początek ostrożnie zaczynał. Co we wtorek? We wtorek karta gwiazdy, piękna karta, karta spełnienia marzeń, dobrych nadziei na przyszłość, dobrych widoków na przyszłość. Karta gwiazdy jest to karta wodnika zodiakalnego, karta mówiąca o nadziei. To jest jakaś nowa droga, to jest karta młodości, takiego światełka w tunelu, tak? Odnalezienia celu, szczęście, akceptacja, spełnienie marzeń. To są takie dobre widoki na przyszłość, takie optymistyczne spojrzenie na przyszłość, tak? Karta gwiazda, ona was chroni, tu macie opiekę od gwiazd, od losu i to jest coś takiego, czego się w ogóle nie spodziewacie, taka jakaś niespodzianka od losu. Coś bardzo, bardzo fajnego i taka dobra nadzieja, spełnienie waszych marzeń. W środę macie ósemkę mieczy. Ósemka mieczy. Trochę żeście się pogubili z tym swoim intelektem, kochane wagi, bo miecze to jest wasza energia, tak? Energia powietrza. Tak jakbyście nie wiedziały, co dalej zrobić, tak jakbyście nie wiedziały, jak się ruszyć, którą drogą podążać, jakie kroki podjąć dalej, co zrobić, jakbyście nie widziały wyjścia z tej sytuacji. Wpadłyście troszeczkę w sidła swojego umysłu, tak? Takie jesteście troszeczkę pogubione, troszkę może na własne życzenie, bo wystarczyłoby się mocniej szarpnąć i z tej pajęczyny byście wypadły. Co jeszcze? Karta takiej bierności. Jest mi dobrze tak, jak jest. Wydaje mi się, że nie mam żadnego ruchu, nie mogę nic zrobić, nie mogę się ruszyć i no, nie widzę rozwiązania z tej sytuacji, tak? Więc coś was tutaj przyblokowało, w jakąś taką troszeczkę pułapkę, klateczkę żeście wpadły. Ale to są myśli. Pamiętajcie, że wy sobie to w swojej głowie wykreowałyście i to jest błędne, bo wystarczyłoby, żebyście ściągnęły tą opaskę z tych oczu, przejrzały na oczy i zobaczycie, że jest wyjście z tej sytuacji, tak? Tylko trzeba po prostu chcieć. W czwartek, kochani, karta pustelnika. Karta wyciszenia. Troszeczkę się odizolujecie od innych, będziecie chcieli pobyć sami ze sobą. Przemyśleć kilka spraw. Jesteście osobą niezwykle mądrą, doświadczoną życiowo. Wiele w życiu już przeszliście dróg. Zdobywaliście to doświadczenie latami, więc na pewno jakaś mądrość was drzemie. I teraz po prostu musicie wybrać tą swoją drogę. Mądrze wybrać tą swoją drogę, która was doprowadzi do tego waszego szczęśliwego celu.
Pustelnik jest to karta zodiakalnej panny i ona też ostrzega, ostrzega, mówi o takiej ostrożności, tak, żebyście w spokoju zastanowili się, namyślili, co chcecie dalej robić. To jest też informacja, żebyście wszystkie swoje plany trzymali w sekrecie, żebyście się jeszcze nie chwalili nimi na lewo i prawo, bo może ktoś zapeszy. Ogólnie izolacja, wycofanie się ze środowiska, musicie przemyśleć coś sami ze sobą. Więc czwartek będzie takim dniem wyciszenia. Będziecie osamotnieni troszeczkę, ale to Wam dobrze zrobi. W piątek paś kielichów, młoda energia, reprezentujące albo dziecko do 18 roku życia z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby, ale niekoniecznie. Jest to informacja, że przychodzi do Was jakieś nowe uczucie. Może nowa miłość, może nowa przyjaźń, ktoś chce Wam ofiarować ten kielich. A może Wy sprawicie sobie jakąś niespodziankę, która poprawi Wasze samopoczucie. Może kupicie sobie coś ładnego, albo no nie wiem, jakieś smakołyki, czy wybierzecie się gdzieś, co podniesie Waszą samoocenę, Wasze emocje. To jest też karta rozemocjonowania, że troszeczkę będziemy przewrażliwieni, troszeczkę możemy brać za bardzo do siebie to, co ktoś nam powie lub czego nie powie. Będziemy przeżywać, no tak bardzo emanować tutaj tymi emocjami, więc unikajcie, kochani, tego. Ale rycerz, paś kielichu, przepraszam, mówi też o kierowaniu się właśnie uczuciami i swoją intuicją, więc w tym dniu też uważajcie na swoją intuicję, która nie powinna Was zawieść. Co w sobotę? W sobotę mamy 3 denary. Karta przyjmowania zlecenia, umawiania się z kimś, dogadywania, przyjmowania jakichś ofert, być może będziecie mieli jakieś duże zamówienie, z których będzie konkretna zapłata, tak? Czyli fajne jakieś pieniądze. To może być umowa o pracę, to może być jakaś dodatkowa praca, jakieś nadgodziny. No skupicie się w tym dniu na pracy, tak? Będziecie naprawdę szlifować swój warsztat, bo to jest też karta nauki, zdawania egzaminów, podejścia do egzaminów, tak? Sprawdzania swoich umiejętności, więc może w tym dniu co niektórzy będą na jakichś szkoleniach, na jakichś warsztatach, gdzie na przykład będą sprawdzani ze swojej wiedzy, umiejętności. Karta 3 denarów mówi nam o kilku osobach, więc może to będzie jakaś spółka, może właśnie przyjmowanie zlecenia, albo my komuś zlecimy jakąś pracę. Karta podpisywania umowy o pracę też tak może być, jakiejś dodatkowej, może aneksu. Fajnych pieniędzy, na pewno w tym dniu no skoncentrujecie się na takim dłubaniu, dopracowywaniu, tak? Więc no, na pewno nie będziecie się nudzić w tym dniu, obyście tylko kochane wagi się nie przepracowały, bo to wtedy na zdrowie nie za bardzo Wam wyjdzie. Ale ogólnie fajnie, bo jest zajęcie, macie zajęcie i z tego zajęcia później będzie fajne wynagrodzenie. Taka właśnie umowa, zlecenie, dobra praca, tak? Fachowa praca, taka no już porządna. Zobaczcie, że ten pracownik tutaj na tym zdjęciu to nie jest jakiś młodzieniaszek, jakiś student, uczeń, tylko to już jest, zobaczcie, to już jest mistrz, tak? To już jest osoba doświadczona, to już jest jakiś starzec, który naprawdę ma fach w rękach, więc tutaj naprawdę będziecie no, solidnie się przykładać do swoich obowiązków zawodowych. Co w niedzielę, kochani? Sąd ostateczny, karta zmian, karta odrodzenia. Wracacie do jakichś swoich dawnych planów, marzeń, być może praca, być może jakiś były partner. Rodzicie się na nowo, znowu nabieracie świeżego powietrza w swoje płuca i zaczynacie oddychać. Wszelkie złe sprawy odchodzą w niepamięć. Wszystko zaczynacie od nowa. Karta zwiastująca sukces w nowo rozpoczętych jakichś planach, jakichś inwestycjach. To są jakieś nieoczekiwane zwroty na Waszą korzyść, tak? Oczyszczenie się z jakichś starych brudów przeszłości. Szybka zmiana sytuacji właśnie na lepszą. To jest taki powrót może do jakichś niespełnionych marzeń, może do dawnej pracy. Może być też to powrót do zdrowia, jakaś rehabilitacja, poprawa ogólna w życiu, poprawa w zdrowiu. Co jeszcze sąd? Sąd to też jest uwolnienie od uzależnień, tak? Więc ci z Państwa, którzy tutaj mieli jakieś problemy, no to na pewno już jest koniec, jesteście wolni, zaczynacie wszystko od nowa, tak? Już to, co było złe,
umarło, odeszło, zaczynacie nowy etap i patrzcie, fajnie, fajny macie ten tydzień, kochane wagi, bo początek tygodnia zaczynacie nowościami i koniec tygodnia kończycie też tym odrodzeniem, takim no, jakbyście na nowo się narodzili, tak? Taki, tacy jesteście silni, energetyczni, pozytywni. Chcecie zacząć wszystko jeszcze raz od początku. W tle czytania macie 7 buław, więc będziecie musieli obronić się przed czymś. Być może atakuje Was konkurencja, być może współpracownicy, być może otoczenie ma do Was jakieś pretensje, bo to są działania, czyli 7 buław to jest taka karta mówiąca o pokonywaniu trudności życiowych, tak? O silnej pozycji. Macie silną pozycję, ktoś Was atakuje, a Wy się bronicie. Bronicie swoich przekonań, bronicie swoich wartości, bronicie swojego majątku, dorobku życia i wyznaczacie granice, stawiacie bariery, tak? I jesteście na wygranej, na wyższej pozycji, tak? Ktokolwiek tu do Was podejdzie, to Wy go zaraz w łeb walniecie tą buławą i on spadnie z tych schodów. Więc nikt nie ma prawa tutaj wejść w Waszą przestrzeń osobistą. Bronicie tej swojej przestrzeni osobistej, twardo stoicie i dajecie do zrozumienia tym swoim przeciwnikom, żeby nawet nie próbowali, bo źle to się może dla nich skończyć. Dobrze, kochane wagi, przepraszam Was, ale głos już tracę, ale to już jest 11 znak, jeszcze mi bliźnięta zostały. Powyjaśniamy sobie kilka kart. Co oznacza ten głupiec? Z czym to jest związane? Czy to jest z dzieckiem związane? Niektóre wagi, które tutaj no, marzyły o dziecku, tak? Może się to marzenie spełnić, może się okaże, że jesteście w ciąży, tak? I teraz nie będziecie wiedziały, co dalej z tym zrobić, być może jesteście samotne, ale tu jakieś uczucie na widoku jest. No musicie to sami do swojej sytuacji tutaj dobrać. Dobra, głupiec. O co chodzi z tym głupcem? As mieczy. Czyli nowy początek przez odcięcie się od czegoś starego, co Wam już nie służyło, co Was po prostu bolało, denerwowało, jakaś prawda tutaj wyjdzie na jaw, tak? Początek poprzez odcięcie. Ciężka sprawa, dobre wynagrodzenie, czyli zaczynacie tutaj coś od nowa. Miecze to też Wasza energia, to słuchajcie, miecz, as mieczy to może być genialny pomysł, który w Waszej głowie gdzieś się zrodził, tak? Po prostu wymyśleliście taki fajny pomysł, nie wiem, czy to na życie, czy na biznes, czy na, nie wiem, na związek, że to jest po prostu wielka mądrość, tak? Ten as mieczy to jest wielka mądrość, wielki intelekt, obiektywne ocenianie faktów, analizowanie, to jest taka prawda, taka święta prawda, tak? Więc tutaj no, z tym głupcem to może być super pomysł jakiś, na jakąś nowość, jakiś w głowie Wam tam mądry pomysł zakiełkował. Gwiazda. Czego dotyczy gwiazda? I mamy głupca. Widzicie? Czyli jak karty pięknie współgrają, czyli ta gwiazda dotyczy czego nowego pomysłu, który się zrodził w Waszej głowie, tak? I to będzie szczęśliwe posunięcie. Idźcie za tym, kochane wagi, bo to Wam przyniesie sukces, to spełni Wasze marzenia. Ósemka mieczy. Czego Wy nie widzicie? Czego tak boicie się? Jak zadziałać może? Którędy iść? Co zrobić? Jak? Piątka mieczy. No Wy się boicie, że ktoś Was może zrani przez to. Boicie się oceny, boicie się jakiejś rozmowy, jakiejś kłótni, jakiejś awantury, może manipulacji, jakiegoś kłamstwa. Przepraszam. Oszustwa, może, że ktoś Was oszuka, może Wy tego boicie się, zdejmijcie tą opaskę z oczu, kochane wagi, bo Wy źle patrzycie na wszystko, to nie jest wszystko tak, jak Wam się wydaje. Świat jest zupełnie inny, jak Wam się wydaje. Uruchomcie zmysł wzroku, bo Wy patrzycie teraz, nie wiem, przez jakieś filtry straszne macie nałożone na oczy. Nie bójcie się tego. Pustelnik. Królowa mieczy. To jest osoba też z Waszego trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik. Może być to jakaś urzędniczka. Ogólnie jest to kobieta po 45 roku życia, właśnie z Waszego trygonu. I może to Wy jesteście sami, bo to jest osoba niezwykle inteligentna, niezwykle oczytana, mądra, wykształcona. Zazwyczaj jakaś urzędniczka.
I rada jest taka, podejmijcie wy, kochane wagi, decyzję w tym pustelniku, bo jeżeli wy nie podejmiecie, to ta królowa za was podejmie decyzję, tak? A to już będzie niefajne. Być może jest to jakiś urząd, no jakaś osoba, która zna się doskonale na prawie, no nie wiem, jakiś prawnik, jakaś adwokatka, jakiś doradca, więc albo ktoś z waszego otoczenia, kto jest spod tego znaku, tak? Bliźnięta waga, wodnik, też tak może być. Nie wiem, córka, matka, siostra. Karty razem, żebyście podjęły same decyzje, tak? Mądrą decyzję, bo wy wiecie, którędy iść. Ten pustelnik mówi, że wy wiecie, znacie tą prawdę, macie ją w sobie, tylko wy szukacie tej prawdy. Więc ta królowa podpowiada, że wy jesteście tak mądre, że wiecie, o co chodzi. Albo ktoś wam doradzi z otoczenia. Ktoś podpowie wam i może pomoże wam za was podjąć tą decyzję. Paść kielichów. 10 mieczy. Czyli jakieś przewrażliwienie, no czegoś tutaj się boicie, albo nowy początek miłości, bo stara się jakaś skończyła, nowe jakieś uczucie idzie, bo to co złe już się skończyło. Po 10 mieczy już nic nie ma, już gorzej być nie może, więc tak jakby wszystkie troski odeszły i wy oddychacie na nowo, spełniacie, zaczynacie się realizować, macie bardzo kreatywne pomysły i zaczynacie coś nowego wdrażać w swoje życie, bo to co było złe już się skończyło. No te 3 denary. 3 kielichy, no czyli zobaczcie, praca, którą lubicie, która was, która powoduje, że jesteście szczęśliwi, która was raduje, tak? 3 kielichy to jest świętowanie, to jest jakieś zwieńczenie jakiegoś sukcesu, to jest nagroda i opijanie jakiegoś planu, który żeście zrealizowali, jakiś osiągnęliście sukces, coś dopięliście na ostatni guzik. 3 kielichy, świętowanie i to jest też trójka, zobaczcie, powtórzyła się trójka, no co dla niektórych wag może być to trójkąt, więc może tu jakąś zdradę chodziło, ale raczej nie, to jest jakiś może, to jest jakaś praca, to jest jakiś projekt, wy nowy jakiś projekt macie w głowie, jakąś umowę i to naprawdę przyniesie wam sukces, będziecie się bardzo z tego cieszyli, będziecie naprawdę radośni, będziecie świętować czegoś, co się zrealizowało, tak? Doprowadziliście jakieś plany swoje do końca i jesteście teraz bardzo szczęśliwi z tego powodu. No i sąd ostateczny. Znowu się pojawiła ta 8 mieczy, ale moim zdaniem, kochani, to jest wyjaśnienie. Czyli chodzi tutaj o to, że ten sąd ostateczny wyzwoli was z tej pajęczyny tutaj, z tej pułapki, w którą wpadliście. Wreszcie was olśni, tak? Spadnie ta opaska z oczu i wy zobaczycie, że faktycznie jest rozwiązanie z każdej sytuacji. Nie będę już się zakręcać tutaj w te własne myśli. Zobaczcie, że żona tutaj stoi. Nie dość, że ona ma oczy zasłonięte, to ona jeszcze ma związane ręce, tak? A wystarczyłoby, że dała krok do tyłu i już wychodzi z tego kręgu tutaj tych mieczy, tak? Na własne życzenie, źle ocenia sytuację, w ogóle jej zmysły szaleją, mylny pogląd ma na całe otoczenie. I to jest właśnie 8 mieczy, taka pułapka umysłu, którą sami sobie fundujemy, tak? Nie wiecie, co macie zrobić, no bo nie widzicie wyjścia z tego sytuacji, no nie widzicie, bo macie zasłonięte oczy, kochani, tak? Wystarczy zdjęcie tą opaskę i zobaczycie, że jest rozwiązanie. Ale to już jest nieważne, bo jest sąd ostateczny, jest odrodzenie, jest nieoczekiwany zwrot na waszą korzyść, oczyszczenie tego wszystkiego, szybka zmiana sytuacji i teraz będzie dobrze. Teraz poproszę o kartę radę ogólną dla zodiakalnych wag na ten tydzień, 11-17 marzec. Ta chciała iść, to niech idzie. No zobaczcie, znowu się pojawiła 7 buław, tak? To, co macie w tle. Czyli kochane wagi, bez względu na wszystko, co wam kto będzie mówił, co będzie robił, rzuca wam kłody pod nogi, idźcie za swoimi marzeniami, brońcie się, brońcie swoich wartości, swoich pomysłów, miejcie silną pozycję, bo pokonacie trudności, tak? I osiągniecie swój cel, spełnicie swoje marzenia. Teraz proszę o kartę afirmacyjną dla naszych wag. Mam. Gdy mówię tak życiu, ono odpowiada mi tym samym. Tak. Widzicie jak pięknie?
Życie odzwierciedla każdą moją myśl. Gdy moje myśli są pozytywne, otrzymuję od niego to, co najlepsze. Widzicie, kochani? No myślimy pozytywnie. Pozytywne przyciąga pozytywne. Pamiętajcie to. Piękna afirmacja. Moje kochane wagi, bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, jeżeli nie rezonuje, sprawdźcie ten znak ascendentalny. Nie jest to czytanie dla wszystkich, wiadomo, ale myślę, że coś tam ciutkę skubniecie do swojego życia codziennego i coś może się sprawdzi. Życzę wspaniałego tygodnia, dużo sukcesów, spełnienia marzeń. Ta gwiazda niech Wam świeci cały czas i realizuje Wasze najskrytsze marzenia. Zapraszam do kolejnych filmików, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne bliźnięta i zapraszam Państwa na prognozę z kart Tarota tygodniową od 11 do 17 marca bieżącego roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, a jeżeli nie rezonuje w ogóle, sprawdźcie swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie możecie takowy znak sobie obliczyć, jest w opisie tego filmu. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty jak zwykle mam już potasowane, teraz je tylko przełożymy. I już patrzymy, co tam nasze bliźniątko będzie w tym tygodniu ciekawego się działo. Poniedziałek. Król buław. Wtorek, dziewiątka mieczy, środa, rycerz denarów, czwartek, świat, piątek, ósemka denarów, sobota, dwa denary, i niedziela. Cztery kielichy. W tle czytania macie kartę sądu ostatecznego. Czyli coś wróci, coś się odrodzi na nowo. Dobrze. No dobrze, kochani, to możemy zaczynać, tak? Poniedziałek. Król buław. Mężczyzna z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec. 45 lat wzwyż. Przystojny, wysportowany. Uwodziciel, zna się na tym na pewno, stary wyga Kasanowa, bardzo aktywny człowiek, bardzo przedsiębiorczy, no taki żywiołowy niezwykle. Co można powiedzieć jeszcze o królu buław? Jest to na pewno osoba no, na jakimś wysokim stanowisku, tak? Dobry doradca, tolerancyjny, charyzmatyczny, przedsiębiorczy, no ale taki właśnie lubiący rządzić, lubiący, żeby było wszystko tak, jak on sobie zaplanuje, tak? Wszystko po jego myśli. Zwiastuje nowy romans, nową jakąś działalność, jakąś aktywność, jakaś duża firma, już taka, no, z niezłym doświadczeniem. No, coś tutaj się zadzieje. Zaraz dobierzemy karty, ale ogólnie taka tutaj informacja na poniedziałek. Co wtorek? Dziewiątka mieczy. Kochani, jakieś tutaj myśli Was dręczą. Jakieś nieprzespane noce, jakieś tu duchy, demony Was dręczą. Nie możecie spać. Jakieś dręczą Was może wyrzuty sumienia. Jakieś smutki, jakieś żale. Niewykorzystane być może jakieś okazje. Dziewiątka mieczy to jest ogólny niepokój nerwowy, tak? Jakieś napięcie, cierpienie. Co niektórzy z Was mogą nawet w depresję wpaść, więc to jest taka no, izolacja psychiczna, udręka.
przestańcie tak intensywnie nad czym myśleć, bo no, takie myśli to czasami naprawdę do szału mogą człowieka do wariacji nawet doprowadzić. Więc tutaj jakaś sprawa, nie wiem, czy może o tym królu buław, tutaj myślicie o jakiejś sytuacji związanej z firmą i to was tak po prostu stresuje. No zaraz dopowiemy. Kolejna postać w waszym życiu pojawia się w środę. Jest to rycerz denarów, mężczyzna po 30 roku życia, co ja mówię. Z trygonu ziemi, byk, panna bądź koziorożec. Co nam mówi rycerz denarów? Rycerz denarów mówi o takim powolnym dążeniu do celów. Jeżeli na przykład czekacie za jakimiś pieniędzmi, to one będą, ale może się spóźnić przelew. Szef może się spóźnić z wypłatą. Jakieś tam miały być wynagrodzenia, jakieś nadgodziny zapłacone. To wszystko będzie, tylko to wszystko pomału idzie, wlecze się jak ślimak. No, denary są najwolniejszą energią w tarocie, więc to wszystko tak jakby po prostu, jak jest stopka za stopką idzie, to mniej więcej w takim ślimaczym tempie. Ale rycerz denarów to są fajne pieniądze, tak? Może one się opóźniają, ale one dojdą. To są jakieś prezenty drogie, upominki. No, często ta karta mi zwiastuje zaręczyny. Jakiś mężczyzna do was może tutaj przyjechać z fajnym prezentem, niespodzianką może was odwiedzi. No, ogólnie rycerz denarów to jest przypływ gotówki, tak? Jakieś nagrody, prezenty, wygrane, realizacje swoich planów, zadowolenie z efektów wcześniej jakichś spraw zamierzonych. Tylko że wolno to wszystko się ślimaczy. Więc jeżeli, kochani, czekacie na jakieś pieniądze, to one na pewno będą, tylko dajcie temu jeszcze troszeczkę czasu. To sobie człapie, pomału do was idzie i w końcu dojdzie. Doczekacie się, na pewno. Co w czwartek, moje kochane bliźnięta? Mamy kartę świat. No świat stoi przed wami otworem. Kochani, to jest koniec etapu jakiegoś w waszym życiu. I czeka was nagroda, tak? Świat jest to szczęśliwy koniec. To jest zakończenie jakiegoś dzieła. To są sukcesy, nowe horyzonty, radość, szczęście, spełnienie swoich marzeń, dopięcie wszystkiego na ostatni guzik. To są też podróże, wyjazdy, podróże zagraniczne, to może być praca za granicą. To są nagrody, to jest triumf, to jest światowy nawet sukces. To jest jakaś firma, która współpracuje właśnie z jakimiś kontrahentami zagranicznymi też, tak? Wyjazd właśnie do pracy za granicę. No świat jest przed wami otworem. Wy jesteście otwarci na ludzi, ludzie są otwarci na was. Możecie teraz działać, spełniać się i realizować swoje marzenia. To jest taka nagroda jakby w czwartek. Co w piątek? W piątek praca, praca, jeszcze raz praca. Coś analizujecie, coś liczycie, coś sprawdzacie, zastanawiacie się nad czymś, być może dostaliście jakieś dodatkowe zajęcie i no, patrzycie, jak tutaj to wszystko ugryźć. To jest umowa o pracę. Ci z Państwa, którzy właśnie poszukują pracy, to na pewno będzie ta umowa i to jest taka stała umowa, bo denary to jest ugruntowanie, coś stałego, czyli to będzie pewna praca, na pewno nie jakaś tam na chwilę czy na śmieciową umowę. 8 denarów, skupiacie się na pracy, naprawdę chcecie zrobić coś porządnie i czeka was za to nagroda, super wynagrodzenie, być może jakaś dodatkowa praca, jakieś dodatkowe zajęcie, być może pracę weźmiecie na weekend do domu, żeby coś nadrobić, jakiś projekt skończyć, no coś fajnego tutaj się szykuje, ale ogólnie w piątek będziecie zajęci pracą i tylko ta praca będzie siedziała w waszej głowie. Co w sobotę? 2 denary. Uważajcie na wydatki. Pamiętajcie, żeby zachować równowagę, że różnie może być. Zobaczcie, te wzburzone fale tutaj są, podmywają ten rower, a ten pajac tutaj, ten klaun, nie dość, że musi utrzymać równowagę na tej śliskiej wodzie jadąc tym rowerem, to jeszcze musi żonglować tymi denarami, więc to jest naprawdę nie lada wysiłek i sztuka, żeby pogodzić te dwie takie no, dziwne, różne sytuacje. Niebezpieczne nawet bym powiedziała. Kochani, to jest też dwójka, czyli partnerstwo. Może ktoś tu wam zaproponować spółkę, dualizm, tak? Ale jest to też informacja, że uważajcie na pieniądze, bo może raz być ich więcej, raz może być tak, że no, zobaczycie dno
tej swojej sakiewki, tak? Że już te pieniądze się kończą i będziecie musieli po prostu poradzić sobie tak, żeby no, pozałatać jakieś tam dziury budżetowe, żeby na wszystko Wam starczyło i nie, żebyście nie mieli dylematu, czy zapłacić czymś za mieszkanie, czy prąd, czy kupić sobie jakąś buty, czy kieckę. Więc taka tutaj jest sytuacja. Musicie umiejętnie żonglować tymi denarami w tą sobotę, żebyście za dużo nie wydali, żebyście też nie przeholowali w jedną czy drugą stronę. Musicie zachować balans, równowagę, żebyście mieli spokój po prostu i w kieszeni, i w swoim umyśle, że wszystko jest ok, na wszystko Was stać. Możecie tutaj się zastanawiać też nad wyborem, może to być jakaś decyzja, ale bardziej bym tutaj właśnie uważała na finanse, żebyście nie przeholowali w jedną albo drugą stronę, tak? Żeby ta równowaga jednak w przyrodzie była, jak to się mówi. Niedziela. No i niedziela nadeszła. Cztery kielichy. Karta nudy, karta takiego focha troszeczkę, karta takiego wycofania, rozmyślania. Uważajcie, żeby jakaś okazja Wam nie przyszła koło nosa, bo cztery kielichy jest to karta mówiąca o braku zupełnym zainteresowania, tak? Żyjecie przeszłością, czegoś macie niedosyt, macie jakąś chandrę, apatię, jakaś rutyna się wdarła w Wasze życie, albo po prostu jesteście zmęczeni, macie depresję, bo mieliście bardzo pracowity tydzień i chcecie odpocząć. Czyli kochane bliźnięta, negusujcie, lęcie się w niedzielę, niedziela jest dniem odpoczynku. Jeżeli tylko możecie tą chwilę znaleźć dla siebie, to ja bym Wam tu radziła, żebyście sobie tam siedzieli w swoim świecie, ale nic nie robili. Lenili się na potęgę i odpoczywali, żebyście zebrali siły na kolejny tydzień. Co mamy tłem? Tłem jest sąd ostateczny. Odrodzenie. Odnowienie czegoś. Może jakieś stare idee, jakieś pomysły. Powrót do starej pracy, do jakichś ambitnych planów. Sąd to są nagłe, nieoczekiwane zwroty na Waszą korzyść, tak? To jest takie oczyszczenie. Oczyszczenie z tego brudu przeszłości. To jest szybka zmiana sytuacji, ale na bardzo Waszą korzyść, tak? Może być to powrót do starego partnera, powrót do starej pracy, odrodzenie się jakichś uczuć właśnie. Ale to jest też karta na przykład powrotu do zdrowia, tak? Rehabilitacji. Ogólnie poprawa w Waszym życiu, tak? Coś, co było, to już sobie odeszło, a Wy urodziliście się na nowo. Na nowo. Ten pierwszy dech, tak? Po urodzeniu. To jest właśnie to. Wy to już czujecie. Ten świeży powiew wiatru we włosach. Zaczynacie wszystko od nowa. Co by to nie było, chcecie spróbować. Zmieniacie się, odradzacie się. Przemieniacie. I teraz będzie tylko lepiej. Dobrze, kochani. Zobaczymy sobie jeszcze kilka kart. Kto to jest ten król buław tutaj? Bliźniąt. To jest paś kielichów, czyli nowe jakieś uczucie, moje kochane bliźnięta. No. To ktoś chce Wam ofiarować tą rybkę tu w kielichu, zobaczcie. Nowe uczucie. Bardzo ładne. Jakaś przyjaźń, początek przyjaźni, później może się to przeobrazi w coś większego. Karta też takiego przewrażliwienia, no ale przy królu buław to ja bym powiedziała, że to jest nowa miłość, jak najbardziej. Dziewięć mieczy. Co Was tak męczy? Ta propozycja? Mam ochotę te dwie karty odsłonić. No i zobaczcie. Trzy denary, umowa i 10 denarów, rodzina. Czyżby Wam się ktoś oświadczył, kochane bliźnięta? Czyżbyście planowały z tym królem buław spędzić resztę życia? I chciałybyście zalegalizowania tego związku, żebyście byli pełną rodziną? Umowa, dogadać się, tak? Trójka denarów, no to jest dogadywanie się, to są trzy osoby, tak? Przyjmujemy od kogoś ofertę, albo my komuś zlecamy ofertę. I 10 denarów, rodzina, pełna rodzina, zabezpieczenie materialne. Wielopokoleniowa rodzina, tak? Zobaczcie, dziecko, może o dziecku myślicie. Tak jakbyście myślały w tej dziewiątce mieczy, nie o takich właśnie złych rzeczach, tylko tak tęsknicie za tym, żeby zbudować rodzinę, żeby mieć swojego partnera bądź partnerkę na resztę życia, mieć dziecko, tego psa, nawet dziadek niech z Wami mieszka, budować dom i rodzinę.
taką pełną rodzinę. Dobrze, no to kto to jest ten król denarów? To wy rozmyślacie o tej rodzinie, żeby komuś coś zadeklarować. A może to jest ten właśnie zaręczynowy pierścionek? No zaraz zobaczymy. To jest król denarów, czyli to jest osoba, która ma pieniądze. To jest ktoś spod znaku byk, panna, koziorożec, z ziemskiego znaku, tak? Jakieś pieniądze, jakiś prezent. No król denarów to jest też bardzo dobry ojciec, który dba o rodzinę, tak? Dba w sensie takim materialnym. Dobrze, co to jest świat? Czy to jest jakiś wyjazd zagraniczny, czy jakiś nowy początek? Znowu pojawiły się dwa denary. Czyli może odnośnie pieniędzy, żeby zachować równowagę, może jakiś wybór, jakaś decyzja do podjęcia. No kochani, musicie już tu sami dopasować do swojej sytuacji. 8 denarów to praca, wiadomo, te dwa denary teraz wyjaśnię. Co to jest? Może to jakaś propozycja jest tutaj. 4 miecze, odpoczynek. Odpoczynek. Wyciszenie się, zastanowienie się nad czymś. Może musicie podjąć jakąś decyzję. I musicie się głęboko nad tym zastanowić. Musicie się odizolować troszeczkę. Zregenerować się może po czymś niedobrym. Zbieracie energię. Cztery miecze. Odpoczynek. Przerwa. Rozmyślanie. Doprowadzenie się do równowagi. Zobaczcie. Dwa denary, no tak jak mówiłam, on musi utrzymać równowagę. Czyli wy może musicie się doprowadzić do równowagi emocjonalnej, psychicznej. Też tak może być. Uleczyć się, tak? No i te cztery kielichy. Rycerz kielichów. No nowe uczucie do was jedzie. Zobaczcie, kochani, no tarot jest niesamowity. Ja już po prostu. Patrzcie. Wypatrujecie tego kielicha, tak? Tego uczucia, które tu u góry jest. Zoomujesz mi? Oj, chyba kamera jest do wyrzucenia. O. I ten kielich to jest od tego rycerza kielichów. Zobaczcie. To jest ten sam kielich. Ktoś wam tu ofiaruje ten kielich, a wy się zastanawiacie, czy go wziąć, czy nie. Bierzcie. Bierzcie ten kielich, kochani. Rycerz kielichów. Jeździec z dobrą wiadomością, z nową miłością, z nowym uczuciem. Mężczyzna 30-35 lat, z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby. Bardzo ładnie. Takie spełnienie, wrażliwość emocjonalną też on wam przywozi. Poproszę o kartę rady na ten tydzień dla bliźniąt. Przejrzyjcie na oczy, kochane bliźnięta. Spójrzcie na sprawę inaczej. Wy wiecie, jakie jest rozwiązanie. Nie bójcie się zdjąć tej opaski z oczu i uwolnić się z pułapki swoich myśli. Wyjdźcie z tego ogrodzenia, z tej klatki, tak? Sami się uwikłaliście w to, a świat jest naprawdę inny, niż wam się wydaje. To są wasze myśli. Wam się wydaje, że nie widzicie rozwiązania z tej sytuacji, a jest rozwiązanie tej sytuacji, tylko musicie przejrzeć na oczy. Bo wy na razie przez jakieś filtry patrzycie. I afirmacja dla naszych bliźniąt. Cechuje mnie elastyczność i swoboda działania. Otwieram się na nowe wydarzenia i zachodzące w moim życiu zmiany. Każda chwila stanowi dla mnie nową, cudowną okazję do wzbogacenia duszy. Lekko i bez wysiłku płynę z prądem życia. Widzicie, kochani, to nowe, to jest to odrodzenie i ten świat, który wam to gwarantuje. Cudownego tygodnia, kochane bliźnięta, żeby wam się wszystkie sprawy poukładały po waszej myśli, żeby jak najwięcej z tego czytania do was trafiło. I cóż, moi kochani, dziękuję za to, że słuchaliście tego filmu. Sprawdźcie sobie jeszcze znak ascendentalny i do usłyszenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam serdecznie.